Wyraźnie uśmiechnięty Miłosz myszko, mimo że w weekend na ławce rezerwowej puszczy nie pomice, No Przede wszystkim Miłosz na sam początek gratulacje z tego, że znalazłeś się w tym wąskim gronie wybranych zawodników, którzy będą reprezentować nasz kraj podczas Mistrzostw Świata. Dziękuję bardzo. No, na pewno jest to wielkie wyróżnienie, wielkie wydarzenie. I, I teraz zrobię wszystko, żeby z reprezentacją dojść jak najdalej na tych mistrzostwach. Czy mógłbyś w dwóch, trzech słowach opisać, jak wyglądały okoliczności dzisiaj, tego, że dowiedziałeś się o tym, że jesteś w gronie powołanych? No, jesteś to zamieszany, więc nie wiem, czy ja, czy ty lepiej to opowiem, no ale skoro ja mam o tym mówić, no to, to mieliśmy się spotkać, porozmawiać o, o innych sprawach, no ale, ale w miłych okolicznościach, w niepołomickiej restauracji dowiedziałem się o powołaniu. Dzięki, dzięki przyjazdowi. Koby Bolewicza złączona z piłka no, no i wtedy oficjalnie się dowiedziałem tego, że będę jechał na te mistrzostwa no bardzo się cieszymy z tego faktu i gratulujemy tu wszyscy cały sztab ja, i, 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 i pewno kibice, działacze a i też cała drużyna cieszy się, że takie wyróżnienie spotkało naszego zawodnika zawodnika wywodzonego się z naszego klubu trzeba tu podkreślić, że solinie sobie zapracował na to Powołaniem, ponieważ przychodząc do nas był zawodnikiem, który nie występował na co dzień w reprezentacji Polski myślę, że ta nobilitacja i to powołanie to jest pochodna gry, dobrej gry, szczególnie w rundzie jesiennej i, i takiego profesjonalizmu, który ten zawodnik się cechuje. I też chyba tego musi się ten ze mną zgodzić, że ta przygoda Miłosza tutaj spuszczą mnie była bardzo konsekwentna, bo, bo przed tym jak zaczął grać na co dzień, to spędził w klubie kilka miesięcy, poznał drużynę, poznał pewnie też oczekiwania trenera związane z jego osobą i w tym sezonie dzięki dobrej postawie konsekwentnie trener na niego stawiał. Zgadza się, my, my tutaj pracując w niepołomicach yy, przestrzegamy pewnego planu który sobie zakładamy i go po prostu realizujemy. I, I częścią takiego planu był też Miłosz, który przypomnę pół roku wdrażał się przy Marcinie Staniszewskim. Na sam koniec sezonu zadebiutował i w tej, w tym sezonie potwierdził, że jest takim zawodnikiem, na którego można stawiać i, i jeszcze raz tu powtórzę, że cieszymy się bardzo, że dzięki grze w Puszczynie Połomice zdobył takie wyróżnienie ogromne, jakie jest reprezentowanie y, Polski na Mistrzostwach Świata. Dzisiaj pewnie uśmiechy, gratulacje w szatnie, ale też pewnie od dzisiaj ciężka praca na to, żeby po pierwsze udowodnić, że, że na to y, powołanie zasłużyłeś, a dwa, myślę, że na samym powołaniu ta historia wcale nie musi się skończyć. No Na pewno praca nie rozpoczyna się od dzisiaj, bo, bo nie tylko do mundialu, ale, ale ja każdego dnia staram się pracować bardzo ciężko, a mundial... Oczywiście jest to dodatkowy kop do ciężkiej pracy, ale uważam, że, że nie muszę w tej chwili udowadniać yy, tego nikomu, że, że zasłużyłem na to powołanie. Mogę to pokazywać yy, w meczach. Mam nadzieję, że udawało mi się to od, od jakiegoś czasu, a no, mistrzostwa są coraz bliżej i trzeba być w optymalnej dyspozycji na pierwszy mecz. To teraz jeszcze sprawdzimy, czy. Spodziewaj się tego powołania. Nie popsuła, ci, nie popsuła ci decyzja trenera Magiery Planów wakacyjnych. <gry> na pewno nie, na pewno nie żadnych planów wakacyjnych nie mam, więc, więc absolutnie byłem przygotowany na wszystko i mam nadzieję, że ta przygoda będzie trwała jak najdłużej i nawet nie będzie czasu na planowanie jakichkolwiek wakacji. No tak, bo pewnie zaraz po, po zakończeniu sezonu rozpoczniesz nowy. Nie wiemy jeszcze w jakiej drużynie, może to jeszcze zostawmy kibicom w ramach jakiejś tam małej tajemnicy. I tak na koniec chciałem ci zapytać jeszcze o jedną rzecz o twój pobyt tutaj w Niempońcach, który udowodnił, że zawodnik, który jest w akademii jednego z największych klubów w Polsce, przychodzi do klubu pierwszej ligi. Najpierw przez pół roku uczy się trochę tej pierwszej ligi, obserwując kolegów na boisku, a później bierze. Sprawy w swoje ręce, wykorzystuje szanse i nie tylko gra na poziomie pierwszej ligi, nie tylko gra coraz lepiej, ale również spełnia swoje marzenia. No zgadza się, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że był to prawidłowy krok. Dobra decyzja, te przyjście tutaj na te półtora roczne wypożyczenie. Na pewno jestem z tego czasu zadowolony, choć, choć lekki niedosyt jest w postaci ostatnich wyników, ale, ale zrobię, zrobimy wszystko jako zespół, żeby, żeby to dobrze wyglądało w ostatniej kolejce. Jeszcze jedno pytanie już na sam koniec. powiedzieć dzisiaj, że jeżeli będzie taka sytuacja, że odejdziesz z Puszczy Niepomica, to że najbardziej będzie Ci tu czego brakowało? Na pewno tej atmosfery w szatni tego, że, że wcho gdy wchodzisz do szatni, możesz z każdym porozmawiać, pośmiać się i, i w każdej sytuacji możesz liczyć na kolegów z drużyny i na cały klub. Koledzy zazdroszczą czy raczej gratulują? Myślę, że gratulują i, i są ze mną i, i mam nadzieję, że tylko, tylko się z tego cieszą. I na koniec nie jest pewnie tajemnicą to, że Miłosz jest piłkarzem Lecha Poznań, i nie jest też tajemnicą, że najprawdopodobniej ten Lech upomni się o, o swojego zawodnika w lecie. Czy te mistrzostwa i możliwość gry z najlepszymi rówieśnikami e, z całego świata mogą być taką trampoliną, które pozwolą Miłoszowi już nawet jesienią grać, chociażby w polskiej ekstraklasie? Szczerze mu tego życzymy. Tutaj zdajemy sobie sprawę, że, że może wrócić, czy będzie wracał do, do swojego. Klubu, ale wszystko przed nim. Ja myślę, że jak stabilizuje formę, co w przypadku młodego zawodnika jest szalenie ważne i to, to jest taka odskocznia do tego, żeby grać na jeszcze wyższym poziomie, to będzie to zawodnik, który no, zdobędzie to miejsce w ekstraklasowym klubie. Z tego miejsca myślę, że wyrażasz opinię wszystkich w sztabie, w drużynie, że tego mu życzymy. Z, Podołał w zadaniu, pomógł bardzo drużynie w dalszej karierze. Życzymy mu powodzenia i, i, i grania na tym najwyższym szczeblu.